Cześć, w dzisiejszym odcinku na poboczu Porsche Boxster Shooting Brake, nowy Nissan 400Z oraz nowy Nissan Qashqai. Zaczynamy! Od dawna wiadomo, że Chińczycy uwielbiają luksusowe samochody. To właśnie dla nich produkowane są przedłużone sedany i SUVy z większym rozstawem osi, które nie pojawiają się na rynku europejskim. Również dla nich Mercedes-Benz zaprojektował nowy wariant schodzącego już flagowca, czyli Mercedesa Maybach S450 4MATIC w wersji Collector Edition. Napędza go już znana jednostka napędowa 3-litrowa turbodoładowana, wspomagana teraz 48-woltową instalacją elektryczną. Generuje ponad 360 koni mechanicznych oraz 500 Nm momentu obrotowego, który jest przenoszony na koła obuosi poprzez 9-stopniową automatyczną przekładnię. Z zewnątrz tę wersję rozpoznacie po charakterystycznej wieloprążkowej eleganckiej atrapie chłodnicy. Do tego auto osadzono na zestawie 20-calowych aluminiowych kół oraz nadwozie pokryto ciemnym brązowym lakierem. Wewnątrz pojawiły się duże ilości brązowej skóry wysokiej jakości z logo Maybach oraz sporo drewnianych wstawek. Wersja Collector's Edition jest limitowana, a każdy egzemplarz kosztuje minimum ponad 200 tysięcy dolarów. Mercedes Maybach zamierza ponadto zakończyć sprzedaż w Chinach modeli Maybach S560 oraz S680. Ameryka Północna nie otrzymała niestety Forda Ranger Raptor, ale znalazło się rozwiązanie. Jest wiele firm tuningowych, które są w stanie dokonać takich modyfikacji średniej wielkości pick-upa amerykańskiego producenta, żeby osiągnąć końcowo podobny efekt. APG, czyli Automotive Performance Group, ma w swojej ofercie pakiet offroadowy do wspomnianego pick-upa, który poprawia również jego osiągi. Nazywa się Pro Runner Series 1 i kosztuje 16 tysięcy dolarów wraz z montażem. W jego skład wchodzi produkowany w Kalifornii pakiet poszerzeń, karoserii wykonany z włókna węglowego, zwiększający oczywiście szerokość samego nadwozia, jak i ilość miejsca na koła. Do tego instalowane jest również całkowicie nowe terenowe zawieszenie. Auto można dodatkowo wyposażyć w kilka opcji, jak na przykład dodatkowe oświetlenie zintegrowane ze zderzakami, tylny aluminiowy zderzak czy klatka dachowa z dodatkowymi punktami świetlnymi LED. Modyfikacje nie obejmują jednak samej mocy samochodu. Napędza go silnik 2.3 EcoBoost 270 koni mechanicznych oraz 420 Nm momentu obrotowego. Zazwyczaj najlepsze porównanie pomiędzy światem wirtualnym oraz rzeczywistością odwzorowują samochody widziane w wersji koncepcyjnej oraz później w salonach. Jeżeli tylko nie są BMW i8 czy Hondą i, to z reguły znacznie się od siebie różnią. Wygląda na to, że również Audi nie zamierza zbyt wiele zmienić w nowym elektrycznym konkurencie Tesli Model S oraz Porsche Taycan. Auto koncepcyjne było zjawiskowe i wyglądało doskonale. Niedawno przyłapano podczas jazd testowych prototyp w kamuflażu, który ewidentnie różni się bardzo niewiele od wersji koncepcyjnej. Doskonała informacja. Z zewnątrz charakteryzuje się dynamiczną stylistyką pełną przetłoczeń, kształt dachu jest bardzo podobny do A7 Sportback, czyli będzie to 4-drzwiowe coupé. Nowy elektryk z Ingolstadt będzie charakteryzować się z zewnątrz krótkimi zwisami nadwozia oraz sporym rozstawem kół, który obiecuje dużą ilość miejsca we wnętrzu. Z przodu rzucać się w oczy będą wąskie, nowoczesne LED-owe reflektory matrycowe, do tego mocno zasłonięte atrapa chłodnicy. Boczne lusterka będą występować w wersji konwencjonalnej oraz nowoczesnej, cyfrowej, dozwolonej w Europie. Z tyłu natomiast pojawi się doskonale wyglądająca listwa LED łącząca tylne klosze lamp oraz aktywny spoiler dający stabilność podczas jazdy. Wewnątrz, tak jak w samochodzie koncepcyjnym, możemy spodziewać się kilku ekranów dotykowych zastępujących zegary, ale też fizyczny panel klimatyzacji. Auto zostanie zbudowane na platformie podłogowej J1, którą dzielić będzie ze wspomnianym Porsche Taycan. Płyta podłogowa wykonana jest z aluminium i posiada zintegrowaną baterię. Nowe Audi e-tron GT występować będzie w wariancie z dwoma silnikami elektrycznymi, po jednym na każdą oś, o łącznej mocy prawie 600 koni mechanicznych. Pierwszą setkę będą osiągać w 3,5 sekundy. Zasięg ma wynosić 400 km dzięki baterii o pojemności 90 kWh. Auto naładuje się do 80% w jedynie 20 minut. W przyszłości samochód ten ma konkurować jeszcze z Mercedesem EQS oraz Jaguarem XJ. Nissan złożył do urzędów patentowych w kilku krajach nowe logo z rodziny Z w stylu flat design. Logo nawiązuje do emblematu sprzed lat. Oznacza to, że japoński producent zupełnie poważnie zastanawia się nad wprowadzeniem nowego modelu z serii Z, który może być po prostu coupé, ale ma też szansę stać się crossoverem. Według plotek nazwa po raz pierwszy nie będzie odnosić się do pojemności, a Nissan zdecyduje się na zamontowanie 3-litrowego silnika V6 o oznaczeniu VR30DDTT. Na razie można jedynie snuć domysły, jak będzie wyglądać przyszły samochód. Jeżeli będzie więcej informacji, poinformujemy. Większość Polaków jednoczy się w ciężkich chwilach i w zagrożeniu koronawirusem zostaje w domach i ogranicza wszelkie podróże. Tym samym spada popyt na stacjach benzynowych. Oprócz pandemii wirusa pojawiła się jeszcze wojna cenowa pomiędzy eksporterami ropy naftowej, co sprawiło, że cena za baryłkę osiągnęła poziom 24 dolarów, czyli poziom sprzed 10 lat. Prognozy wskazują, że do końca miesiąca benzyna PB98 będzie utrzymywać cenę 4,49 do 4,70, zaś standardowa PB95 będzie utrzymywać się w widełkach 3,95 do 4,30 zł za litr. Za olej napędowy zapłacimy 4,30 zł do 4,55 zł za litr. Tyle narzekaliście, że producenci nie robią samochodów w tym stylu, a tu?
Oto Porsche Boxster Shooting Brake. Niestety to jedynie projekt holenderskich studentów z Eindhoven. Wykonaniem zajęła się firma Van Tool Development, tuningująca egzotyczne samochody i przygotowująca mini do rajdu Dakar. Za bazę posłużył Porsche Boxster 986, w którym mało atrakcyjne rozlane reflektory zastąpiono nową konstrukcją z 911-997. Przednie drzwi wyjęto z generacji 996, a linia dachu wraz z tylną klapą jest z Peugeot. Pozostałe elementy wykonano ręcznie. Co ciekawe, nie jest to projekt, który zakończy się na jednym egzemplarzu. Firma przygotowuje matrycę, dzięki której będzie można powielać elementy nadwozia, jeśli na przeróbkę znajdzie się więcej chętnych. Nissan chce w tym roku zaprezentować nowego Qashqai'a, który nie będzie się w sposób znaczący wyróżniał wyglądem. Jednak prezentować się będzie bardziej dynamicznie i bardziej świeżo. Zarówno z przodu, jak i z tyłu auto otrzyma nowocześniejsze LED-owe światła. Ciekawiej od samej stylistyki zapowiada się planowana rewolucja napędowa. Nissan rozważa bowiem wycofanie z oferty silnika diesla z racji na coraz ostrzejsze normy emisji spalin w Europie. W zamian dostępny będzie silnik benzynowy oraz dwa rodzaje napędu hybrydowego. Nie otrzyma przy tym z pewnością w pełni elektrycznej wersji, gdyż japoński producent planuje wprowadzenie zupełnie nowego modelu na nowej platformie. Ciekawie zapowiada się hybrydowe e-Power, wykorzystujący napęd stosowany na rynku japońskim w modelu Note. Koła napędzane są przy pomocy silnika elektrycznego o mocy 109 koni i 254 Nm. Energia czerpana jest z niewielkiej baterii, której nie można naładować jednak z gniazdka. Jest bieżąco zasilana przez silnik spalinowy o pojemności 1,2 litra 79 koni, który działa jak generator. Zużywa również niewielkiej ilości paliwa na poziomie 3 litrów na 100 km. Podobny napęd oferuje BMW i3 Rex. Dzięki za dzisiaj. Oglądajcie też wczorajszy odcinek TOP oraz dzisiejszy test jazdy próbne, który opublikujemy punktualnie o godzinie 20. Dziś pełen test Suzuki Jimny. Do zobaczenia.